Osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z transportowej usługi door-to-door, wybierając się na mecze suwalskiej drużyny siatkarskiej. Oczywiście dotyczy to wyłącznie mieszkańców miasta Suwałki. Będziemy to także robić podczas weekendów. Jak wiemy, usługa od drzwi do drzwi jest wykonywana od poniedziałku do piątku, natomiast na potrzeby, jak tutaj na potrzeby meczów siatkówki, zostanie ona także rozszerzona o sobotę, niedzielę, jeżeli będzie taka potrzeba, społeczna potrzeba. W arenie dokonano również pewnych zmian, które wpłyną na komfort osób niepełnosprawnych, chcących uczestniczyć w sportowych widowiskach. Rozszerzyliśmy jakby przestrzeń, możliwość miejsc, zajęcia miejsc dla osób niepełnosprawnych w arenie Suwałki. Już to będzie widziane teraz na dzisiejszym i jutrzejszych spotkaniach Memoriału Józefa Gajewskiego, a także w nadchodzącym sezonie. Ja ze swojej strony bardzo się cieszę z tej inicjatywy. Mam nadzieję, że wiele osób, które mają problemy z poruszaniem się na terenie naszego miasta, a chciałyby wziąć udział w tym wydarzeniu, chciałyby spotkać najlepszych siatkarzy Europy i świata, którzy odwiedzają naszą arenę Suwałki, będą miały taką możliwość. Udogodnienia to wjazd na teren obiektu oraz specjalne zniżki dla osób z niepełnosprawnością. Przewozy będą bezpłatne. Tutaj prośba jest do tych osób, które by chciały skorzystać, żeby wcześniej zgłaszały taką potrzebę. To spowoduje, że wyznaczymy marszrutę taką, żeby nie było, że jedziemy z osiedla północ, a druga gdzieś mieszka na Kubalu. A więc zrobimy po kolei, żeby te osoby jakoś tam zabierać, a to by wiązało się z tym, żeby była ta efektywność lepsza, bo tak będziemy jeździć pół dnia może po Suwałkach po to, żeby zebrać kilkanaście, myślę, czy tam kilka osób, a więc tutaj wcześniej zgłaszamy do ośrodka miejskiego, ośrodka pomocy rodzinie chęć takiego przyjazdu. Samochód jest wyposażony w wózek, także jest schodołaz, a więc możemy osoby niepełnosprawne z jakiegoś tam pięter zabrać tym schodołazem, przetransportować do samochodu, zawieźć na arenę. Z areny także zabrać. Jak poinformował szef suwalskiego MOPR-u, z usługi dostępnej od 1 czerwca do tej pory skorzystało nieco ponad 150 pasażerów. Na ich rzecz zrealizowano 2770 kursów i przejechano niespełna 23 tysiące kilometrów. Ze schodołazu skorzystało 26 usługobiorców. Do tej pory przyjęto niemal 900 zgłoszeń, odmówiono transportu zaledwie czterokrotnie. Najczęściej z usługi korzystają niepełnosprawni przemieszczający się w celach zawodowych. Usługa realizowana jest również w celu aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji ich potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych.